papa po Smurfie. Idziemy zbierać smurfojagody, wrócimy późno. Dobrze, tylko pamiętajcie, nie hałasujcie w pobliżu domu Gargamela. Dobrze, papo Smurfie. O tak, papo Smurfie, będziemy biegać jak maleńkie myszki. Będziemy stąpać na paluszkach, będziemy... Wierzę, ważniaku. No, idźcie już, Smurfy. Moje niebieskie serce rośnie, gdy widzę, jak moje smurfy starają się. A on śpi. Przestańcie śmiechać. Hej, uważaj, jak smurfujesz, Cianajdo. Co jest, ważniaku? Papa Smurf mówił, żeby tak nie smurfować w pobliżu domu Gargamela. Wiecie, że Gargamel jest naszym wrogiem i... Powiedziałem tylko, żeby... Kto to? Nie wiem, ale idzie do domu Gargamela. Chodźmy za nim. O nie, papa Smurf nigdy by... Hej, zaczekajcie na mnie! Dwa lata zajęło mi doskonalenie przepisu na smurfocydy. Słyszysz, klakier? A teraz ostatni składnik. 8 kropli wężowego jadu. Jedna kropla więcej może spowodować straszliwy wybuch. Wybuch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Klakier! Zrobię z ciebie kapcie! Albo dywanik, albo... Co ty tu robisz? Skąd się wziąłeś? Kim jesteś? Ja pasi brzuch. Jestem bardzo głodny. Oj, cóż, nie mam żadnego jedzenia. A teraz idź sobie, jestem... Nie idę! Zostaję. Pasi brzuch chce teraz jeść. Jestem bardzo głodny! No, niech się zastanowię. Chyba powinienem mieć jakieś zapasy w spiżarni, ale... Pokaż mi pyszności! Chodźcie, zobaczymy, co będzie. Nie, papa Smurf zawsze powtarza... Hej, zaczekajcie na mnie! Pasi brzuch lubi pyszności. No, gdybyś mógł teraz... Pasi brzuch nadal głodny. Więcej pyszności. Ale ja nie mam więcej pyszności. A czy to nie pyszne? Nie. To mój kot. Ojeju, biedny klakier Oberwie. Tak, jest wredny, ale... Jeśli zjesz kota, to dostaniesz wysypki i straszliwych plam. Strasznych plam? Pasi brzuch głodny, chcę jeszcze pyszności.
A może ten głupek pomoże mi złapać smerfy? Pycha! Dobrze brzuch zapychać. Wiesz, pasi brzuchu, jeśli chcesz zjeść naprawdę pyszne danie, mogę ci przygotować najlepszy posiłek na świecie. Tak? Co? Zupę a la smerf. Jaką zupę? Zupę a la smerf. Co? Lepiej wracajmy do wioski. A, tak, to dobry pomysł. O. Ciekawe, czy ma inne pyszności. Papo Smerfie! Wielkiego olbrzyma! Był u Gargamela! Chcę zrobić zupę a la Smerf! Ostrzegałem ich, Papo Smerfie! Powiedziałem, Papa Smerf i zawsze... I co teraz będzie, Papo Smerfie? Zupa a la Smerf? Cierpię zupy a la Smerf! Gargamel i Olbrzym przyjdą i nas wysmerfują! Ojeju, i co będzie? Wysmerfują nas? Cisza! Cisza! Nikt nie wysmerfuje naszej wioski! Nie ma obaw! Jesteśmy tu bezpieczni! Smerfy łatwo poznać, pasi brzuchu. To małe niebieskie stworzonka, ale naprawdę bardzo smaczne. Pycha! Gdzie smerfy? Myślę, że chyba gdzieś tam są. Pasi brzuch głodny! Chcę zupę z kota! Nie! Musisz zjeść zupę a la smerf! Nie marnuj apetytu na kocie mięso! Chodź tam! Może tam! Chodź tędy. A może tędy? Sądzę, że powinieneś... Pasi brzuch poszedł beze mnie, klakierku? Znowu się zgubiłem. Nie mogę tego znieść. Nigdy nie znajdę wioski tych małych, paskudnych smerfów. Nigdy. Smerfy! Pasi brzuch głodny. Tam, bi, jestem smerfy. Muszę powiedzieć papie Smerfowi. Piórku, szybko! Wyglądało jak smerf. Pasi brzuch idzie. Papo Smerfie! Nadchodzi olbrzym! Och, jaki jest wielki i straszny! Ależ, papo, mówiłeś, że nikt nie znajdzie naszej wioski! Tak myślałem! Ojeju, on nas smerfnie do zupy! Spadliśmy z patelni do zupy! Smerfuj się, kto może! Musimy zachować spokój i przygotować się do obrony. Najbardziej boję się obrony. Pasi brzuch czuje pyszności. Wioska smerfów? I co teraz zrobimy, papo smerfie? Co my zrobimy? Cisza! Powitamy tego olbrzyma z wielką pompą. I prezentem! Wielką pompą? Ale jak to? Dlaczego? Co to będzie? Nie cierpię wielkiej pompy. Papo Smerfie, olbrzym nadchodzi! Spójrz! Przygotować się? Smerfowe pyszności! Pasi brzuch napcha sobie brzuch. Wygląda pysznie. Witam, panie pasi brzuchu. Czemu zawdzięczamy tę przemiłą wizytę? Pasi brzuch głodny. Chcę zupy. Ale smerf, oczywiście. Smerfy, przynieśli wielki gar na zupę. Wielki gar na zupę? Już. Smerfujcie. Tak, papo smerfie. Zaczekaj tutaj, panie pasi brzuchu, a nasza orkiestra wysmerfuje ci muzykę do obiadu. Gotowi? I raz, i dwa, i trzy! Smerfnie, co? Proszę mi wybaczyć, idę zająć się zupą. Szybko! Ja głodny! Mam nadzieję, że jest wszystko do wysmerfowania eliksiru. Och, papo Smerfie, pasi brzuch mówi, że już nie chce muzyki, on chce... Zupy a la smerf! Chodźmy do łasucha, szybko!
Łasuchu, upiecz coś. Babeczki, kremówki, ciasto z kolcora, szlem, wszystko, co tylko potrafisz. Ja głodny! Tylko szybko! Już się robi, papo Smurfie! Znajdź poetę. Powiedz, żeby poczytał pasibrzuchowi. Wracam do robienia eliksiru. Pasibrzuch głodny! Prezent dla pasibrzucha? Tak, to niespodzianka. Dobre, ale za bardzo pikantne. Jeszcze kilka składników i gotowe. Pasibrzuch głodny! Choćbym miał szukać 1000 lat, i tak znajdę wioskę. Słyszysz, klakierku? Słyszę, słyszę. Gotowe, panie pasibrzuchu. Mam pyszności. Przygotowałem specjalny placek z pieczarkami, szparagi na zimno, smerfowe trufle gotowane w miodzie. Dobre! Świeże smerfojagody pokryte. Dalej głodny! Gdzie smerfowa zupa? Zupa? Od ust sobie odjąłem, a ty chcesz zupy! Nie kopać pasi brzucha! Chcę zupy! Już podaję, panie pasibrzuchu! Ach, zbliżamy się do wioski! Czuję to, klakierku! Teraz dosmerfować trochę miodu? Ja głodny! Ach, w tych warunkach nigdy nie skończę! Ja chcę zupy! Posłuchaj, pasibrzuchu, będziesz musiał... Papo Smurfie, nic cię nie boli? Nie, nic oprócz poślaczka. Jeśli chcesz, to go porządnie wysmerfuję. Co my teraz zrobimy, papo Smurfie? Możemy zrobić tylko jedno. Ugotować zupę a la Smurf. No tak, znowu nie mogę trafić. Chyba musiałem źle skręcić, klakierku. No chyba tak. Oto nasz plan. Kiedy woda zacznie się gotować, wskoczycie do garnka i... Wracajcie! Nie bójcie się, głuptasy. Ten eliksir ochroni was przed wrzątkiem. Chcę zupy! Wystarczy, chodźcie! Gdzie zupa pasibrzucha? Już podaję, panie pasibrzuchu. Najpierw muszę zagotować wodę. Zupa la Smurf ma być dobra, bo pasibrzuch rozniesie wioskę. Sól, liście jaurowe, marchewki, cebulę, no i 5 zdrowych smurfów. Są zdrowi ochotnicy? Ja pierwszy, papo Smurf. I ja. I ja. I ja też. Nie cierpię być ochotnikiem. Bardzo dobrze, dzielne smurfy, wskakujcie. Miam, miam. Woda jest idealna. Zupa gotowa. Nie, nie, jeszcze chwileczkę. Czas zabrać smurfy z garnka. Panie pasibrzuchu, woda się nie gotuje. Potrzeba więcej drewna na opał. Drewno? Wiesz, takie wysokie i brązowe w lesie. A skoro jesteś wielki i silny, przynieś... O, pasibrzuch przyniesie drewno. Szybko wychodźcie. Osiłku, ubrania. Gotowe. Zawołaj pasibrzucha, smerfetko. Więcej drewna. No i jak ci smakuje? Za dużo soli. Wszystko na nic, klakier.
Nigdy nie znajdziemy wioski Smurfów. Możemy tak Pomoc! Pasibrzuch chory! To pasibrzuch. Jest tam! Widzisz? I jest wioska! Och! O, zbyt piękne, żeby było prawdziwe! Ale się udało! Co się stało? Pasibrzuch brzydki! Nie martw się, to normalne. Co? Naprawdę, po zjedzeniu zupy a la Smurf zawsze tak jest. Gargamel ci nie mówił? Nie. Aha, mam was, wy wstrętne Smurfy. O wilku mowa. Smurfy, Smurfy, wszystkie do jedzenia. Łapie klakier. Ja! To Gargamel. Smurfuj się, która ma. Uciekać szybko. Gargamel. Powiedziałeś, żeby zjeść smurfową zupę. Poproś Gargamela o antidotum, które przywróci ci dawną postać. A przy okazji mógłbyś pogonić tego złośliwego kota. Kocie mięso? Z tych zrobię smurf kebaby, z tych gulasz, a te do pasztetu. Jednego zachowam dla ciebie, klakierku. Klakier, klakierku, au! O, to ty, pasibrzuchu. No, ale się zmieniłeś, słowo daję. Nie powiem, że na gorsze. Właściwie naprawdę wyglądasz tak. Pasibrzuch brzydki, zrób antydatek. A antydatek? Nie mam o tym zielonego pojęcia. Zrozum, ja... Kazałeś pasibrzuchowi jeść zupę a la Smurf. Nie, ale ja przecież... Spraw, żeby pasibrzuch znów był ładny. Ale ja nie wiem, co to za antydatek, a antidotum. On to wie. Zrób antydatek. Nie potrafię. To nieprawda! Wrzucę cię do lasu! Zrobię antidotum! Tak! Tak, oczywiście, no ale wszystko jest u mnie w domu. Nie znam drogi powrotnej, a może Smurfy narysują mi ładną mapę? Taką prostą, bardzo ładną, która by prowadziła z ich wioski do mojej posiadłości. Zrobić mapę? Och, to takie proste. Przy wielkim dębie trzeba skręcić w lewo. Ach, jej! Przecież ja chciałem tylko pomóc. Daj mi chwilę, wysmerwuję coś. Całkiem proste. Obok wielkiego dębu trzeba skręcić w lewo, potem iść ścieżką. Skręciliśmy w lewo, a potem... Nie, w lewo? A może poszliśmy prosto? Może prosto! Gdzie antydatek? Pasibrzuch jest zły! A kiedy pasibrzuch jest zły, pasibrzuch łamie krzesła! Co się tak gorączkujesz? Już prawie gotowe! Co powiedział? Że już jest prawie gotowe! Gotowe? Czy zadziała? Oczywiście! Abrakadabra! Do licha. Spróbuję jeszcze raz. Pasibrzuch bardzo zły. Bądź cierpliwy. Tym razem się uda. Zobaczymy. Teraz pasibrzuch okropnie zły. Nie, teraz się uda. Obiecuję. Abra kadabra. Spróbuję jeszcze raz. Hokus pokus, hokus pokus. Pasibrzuch nie cierpi Gargamela. Ja też. Myślę, że pasibrzuch ma już dosyć. Teraz, Gargamelu, pasibrzuch ciebie zje. Zaczekaj, panie pasibrzuchu. Proszę, to pana wyleczy.
nie martw się, papa Smurf zawsze ma rację. Patrzcie, Pasibrzuch znów ładny. Ale co to było? Jak to co? Liść kolcorośla? Liść kolcorośla? Niemożliwe! Pasibrzuch nadal głodny. Wynośmy się stąd. Nie, ja ci nie będę smakował. Jestem za słony. Może przekąsisz kilka smerfów, co? A co powiesz na kota? Żadnych smerfów, żadnego kota. Chcę Gargamela. Ja głodny. Ciekawe, jak smakuje zupa a la Gargamel. Ach, fuch, na pewno jest tłusta.